Fanfruit Poland jest firmą odpowiedzialną społecznie, więc chcielibyśmy, żeby dostarczany do nas surowiec był produkowany w sposób też odpowiedzialny społecznie, to znaczy, żeby nie powodował degradacji środowiska, żeby rolnik go produkujący zarabiał na tym odpowiednie pieniądze i nie odbywało się to kosztem lokalnej społeczności czy pracowników tam zaangażowanych w tej produkcji. Patrząc na zrównoważoną produkcję czy tendencję w zrównoważonej produkcji na świecie, w Europie, w Holandii, widzimy, że jest to obszar taki, w którym nie da się pracować samemu, nie da się robić coś jako pojedyncza firma, walczyć z wiatrakami tak naprawdę. Trzeba tutaj złączyć siły, połączyć siły z innymi, nawet konkurencyjnymi firmami na rynku i działać w tym kierunku razem. Dlatego między innymi Fanfruit Poland jest członkiem SAI Platformy, to jest to platforma zrzeszająca największych producentów żywności, którzy w sposób niekonkurencyjny działają wspólnie na rzecz zrównoważonej produkcji na świecie. Wiele firm zdało sobie sprawę z tego, że działanie w pojedynkę nie ma sensu, więc doświadczenie dzisiaj jest takie, że działając razem możemy coś działać, działając w pojedynkę nie uda nam się tego zrobić. Dlatego patrząc, przenosząc doświadczenie z innych krajów do polskich, staramy się aplikować czy wdrożyć tego typu rzeczy, tego typu zagadnienia, tego typu programy w Polsce. Między innymi ta inicjatywa zawiązania Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa, które ma zrzeszać różne firmy z różnych branż uwikłane w łańcuch produkcji rolnej. Nazywamy to nawet łańcuchem odpowiedzialności, nie łańcuchem produkcyjnym, tylko łańcuchem odpowiedzialności. Wszystkie firmy dostarczające cokolwiek w całej produkcji rolnej są odpowiedzialne na końcu za zrównoważony rozwój gospodarza. Natomiast nie ma możliwości wprowadzenia czy mówienia o zrównoważonym rozwoju czy zrównoważonym rolnictwie, jeśli nie ma za tym gospodarstwa. Gospodarstwo jest podstawą całego systemu, całej produkcji żywności, więc tam, na tym się skupiamy w chwili obecnej. Tam próbujemy położyć cały swój wysiłek i próbujemy budować wszystko dzisiaj od początku z rolnikami.